Daniel Pietraszkiewicz, rozmawiamy po meczu rezerw Brookbetu Termaliki Nieciecza. Mecz wygrany przez was 5-2, ale jeżeli ktoś popatrzy tylko na wynik, to zdecydowanie nie oddaje on tego, co działo się dzisiaj na Morawie. Naprawdę cieszę się, że się tak udało. Cała drużyna ciężko na to pracowała. Ja akurat bramkę strzeliłem, zresztą nie ostatnią, także tylko do przodu. Twoje popisowe zagrania dzisiaj wyglądały tak, że gdzieś z boku boiska, najczęściej z lewej strony, schodziłeś na tą swoją prawą nogę. Miałeś jeszcze jedną szansę do tego, żeby strzelić, ale tam no minimalnie bramka okazała się za wąska. Tak. No tak jak mówiłem, no dobry mecz. Myślę, że dobry w całej drużynie wykonaniu. Dowieźliśmy te 3 punkty tak naprawdę. Szkoda, że nie udało się strzelić jeszcze tej drugiej bramki, ale myślę, że pozytywy trzeba wyciągać, więc było okej. Okay.